widział gest obmycia rąk przez Piłata i słyszał wyrok skazujący Jezusa na śmierć. Jezus widział i słyszał dokładnie to samo, jednocześnie dostrzegając dużo więcej. Rozumiał, że przyjmując ten wyrok wypełni wolę Ojca, przyniesie zbawienie. Mieszkańcy Niniwy usłyszeli wyrok. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Usłyszeli trudną prawdę o konsekwencjach złego postępowania, lecz wiedzieli, że jeśli podejmą pokutę, mają możliwość ocalenia. Na co dzień słyszymy różne wyroki. Diagnozy lekarza. Jest pan poważnie chory. Słowa przyjaciela. Wiesz, ja już nie wierzę w Boga. Czy podszepty złego ducha. Po tym grzechu już się nie podniesiesz. Nigdy z tego nie wyjdziesz. Możemy zatrzymać się na pierwszej stacji i nie pójść dalej. Przybici wyrokiem i zdruzgotani poczuciem winy. Można też ruszyć dalej, patrząc z nadzieją w przyszłość, tak jak Jezus i mieszkańcy Niniwy. Druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Przez rękę swoją świat odkupić raczył. Drzewo krzyża, które ma ponieść Jezus, jest ciężkie. W pewnym momencie Jezus będzie potrzebował fizycznej pomocy, by go nieść. Jezus odejmuje się tego ciężaru, bo kocha. To ostatecznie jedyna motywacja, by podnieść i dźwigać krzyż. Wiemy z Ewangelii, że aby przenosić góry, potrzeba wiary. By podnosić i dźwigać krzyż, trzeba miłości. Miłość jest w stanie zmierzyć się z ciężarem krzyża.
Koniec księgi Jonasza okazuje się, jak trudnym prorokiem jest Jonasz. Mimo to Pan Bóg nie tylko znosi Jonasza, ale nosi go w brzuchu ryby i podnosi z dna morza. Pan Bóg nie odpuszcza sobie Jonasza, bo go kocha. Miłość Boża jest gotowa nieustannie dźwigać proroka. Każdy z nas ma swój krzyż. Niezależnie, czy krzyżem dla nas są konkretne osoby, czy trudne sytuacje, krzyż ma to do siebie, że jest ciężki. Możemy go ponieść dalej, tylko pamiętając o miłości. Panie Jezu, daj nam łaskę mądrego nazwania naszego krzyża i miłość, która pomoże go jeszcze raz dźwignąć. Zamyka nas na spowiedź, na szczere wyznanie naszych grzechów w konfesjonale, odwagę poproszenia o pomoc z zewnątrz. Wydaje się nam, że publiczny grzech dyskredytuje nas w oczach innych i Pana Boga. A przecież w historii Jonasza znajdujemy zapewnienie, że Pan ulitował się nad Niniwą. Również nam Bóg pragnie okazać miłosierdzie w takich momentach. Panie Jezu, daj nam odwagę, by przełamać swój wstyd i szczerze powiedzieć o swoim problemie. Spraw, byśmy nie uciekali już dłużej od sakramentu spowiedzi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się. Niosą studenci z franciszkańskiego duszpasterstwa akademickiego Mrowisko. I prosimy teraz o przejście na czoło procesji przedstawicieli jezuickiego duszpasterstwa akademickiego WAJ. Nie możemy.
Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Krzyżuj mękę swoją, świat odkupić raczy. Tradycja nie zapamiętała żadnych słów ze spotkania Jezusa z matką. Wydaje się, że największa i najważniejsza w tej scenie była świadomość obecności drugiej osoby. Jezus i Maryja wiedzieli, że nie są sami w bólu, który przeżywają. W księdze Jonasza uderza samotność proroka. Na statku nie jest z marynarzami, ale sam pod pokładem. Idąc przez Niniwę, nie wchodzi w interakcję z żadnymi ludźmi. Pod koniec swojej misji siedzi sam na górze i obserwuje rozwój wydarzeń w mieście. Można odnieść wrażenie, że ucieka od ludzi. Na drogach naszego życia Pan Bóg daje nam osoby, które mogą być dla nas wsparciem. Często to od nas zależy, czy z tej pomocy skorzystamy. Bóg nie chce dla nas samotności. Niekiedy sami uciekamy od wspierającej obecności innych ludzi. Pamiętajmy, że w sposób szczególny takimi osobami są nasi rodzice. Doceniajmy ich wsparcie i nie traktujmy czasu studiów jako okazji do ucieczki. Panie Jezu, daj nam siłę, byśmy zawsze okazywali miłość naszym rodzicom i nie pozwól nam nigdy uciekać w samotność. Uryć za nas cierpią. Niosą studenci z jezuickiego duszpasterstwa akademickiego Waj oraz duszpasterstwa akademickiego Ubrata. Prosimy o przejście na czoło procesji przedstawicieli. Stacja piąta. Przychodź z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Weź przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. U świętego Marka czytamy. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Szymon był przymuszony do misji niesienia krzyża. Może nawet pomyślał, dlaczego mnie to spotyka? Za jakie grzechy?
tym momencie poczuł na sobie pełen miłości wzrok Jezusa. Nie zmienia to jednak faktu, że nie miał wyboru. Trudno nie ulec wrażeniu, że Jonasz, który idzie przez Niniwę i swoje głoszenie ogranicza do jednego, lakonicznego zdania, czuje się podobnie. Czy przymuszone dobro ma sens? Czy jest autentyczne? Jan Paweł II w swoim dziele Osoba i czyn pisze, że podejmując się takiego dobra, ćwiczymy się w postawie solidarności z innymi. Solidarność może wyrazić się w czynach, których wcale nie chcemy robić, ale o których wiemy, że ostatecznie przysłużą się dobru. Gdy przymuszamy się lub jesteśmy przymuszeni do jakiegoś dobra, wcale nie musimy być nieautentyczni. Wprost przeciwnie. Możemy okazać się solidarni z potrzebującymi pomocy. Panie Jezu, daj nam takie oczy wiary, które dostrzegą sens w przymuszonym niesieniu pomocy. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Cześć przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zwykło się mu... Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Krzyż niosą ci z duszpasterstwa akademickiego na Górce oraz z duszpasterstwa akademickiego na Budowie. Prosimy Cię na czoło procesji przedstawicieli kleryków wyższego i duchownego
archidiecezji krakowskiej. Chcesz i mękę swoją świat odkupić raczył. Powtarzający się upadek domaga się miłości cierpliwej. Miłości, która nie zniechęca się, ale jeszcze raz wstaje, by nieść krzyż i dopełnić dzieła zbawienia. Taka jest miłość Jezusa, cierpliwa. Taka jest też miłość Boga w Księdze Jonasza. To miłość, która daje drugą szansę mieszkańcom Niniwy. To miłość, która daje drugą szansę Jonaszowi. Czytamy w trzecim rozdziale Księgi. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi. Daj nam poznać Twoją cierpliwość względem nas i naucz nas być cierpliwymi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Przez czas krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W Ewangelii słyszymy słowa Jezusa, których Jerozolimskie. Nie płaczcie na ten. Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. To zdanie podkreśla wartość płaczu nad własnym grzechem. W Księdze Jonasza czytamy, że król Niniwy zdjął z siebie płaszcz, przy obległ się Jezu. Zniosłeś nas.
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Studentki z Bursy Siostrzycane prosimy o przejście na czoło procesji przedstawicieli Ruchu Światło Życia. Boże studenci z Ruchu Światło Życie, prosimy o przejście na czoło procesji przedstawicieli zakonnych seminariów duchownych Krakowa. Krzyż będzie znakiem, który pomaga łączyć się ludziom z Jezusem. Będzie znakiem oparcia dla ludzi w cierpieniu. Jonasz pod koniec swojej wyprawy dostaje od Pana Boga znak opieki. Jest nim krzew rycynusowy, który wyrasta nad Jonaszem. Daje mu cień i chroni od zabójczego słońca. Ten krzew po jednym dniu usycha i Jonasz musi poradzić sobie z utratą czegoś, co było dla niego oparciem. Każdy z nas otrzymuje od Pana Boga kogoś bliskiego. Żonę, męża, kogoś bliskiego, w czyim cieniu może odpocząć, na kim może się oprzeć, kogoś, kto jest opoką w tym zwariowanym świecie. Dostajemy taki bliski nam krzew.
Dostajemy go jednak na chwilę. Przychodzi czas. Najczęściej zbyt szybko, kiedy ten ktoś odchodzi. Wtedy zwykle pojawia się gorycz, smutek, czasami żal do Boga. Jedynym oparciem w takich chwilach pozostaje krzew, który nigdy nie zwiędnie. Drzewo, które nigdy nie upadnie. Krzyż Chrystusa. Panie Jezu, daj nam wdzięczność za osoby, które jako Twój niezasłużony dar były dla nas oparciem. Pomóż nam przytulić się do krzyża, gdy jest nam bardzo trudno. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. W liście do Rzymian czytamy, że Bóg nie oszczędził własnego Syna, ale go za nas wszystkich wydał. Jezus został za nas wydany. On wydał się w nasze ręce, by nas ocalić od śmierci. To właśnie tajemnica tej stacji. Możemy być podobni do Jezusa, składając z siebie dar dla innych. Te słowa może brzmią górnolotnie i patetycznie, ale tak naprawdę często chodzi o drobne decyzje, które dokonują się w codzienności. Już dziś wieczorem mogę w jakimś wymiarze oddać swoje życie za kogoś. Panie Jezu, daj nam zobaczyć, w jakich sytuacjach możemy oddać swoje życie za innych ludzi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jego syn był noszony na rękach Maryi, pielęgnowany i karmiony przez te ręce, a na koniec życia w nie złożony. Krzyż niosą studenci z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Prosimy o przejście na czoło procesji przedstawicieli grup apostolskich. Na ostatnią, 14. stację Drogi Krzyżowej proszę, żebyśmy wszyscy weszli na plac przed Bazyliką Ojców Franciszkanów, tak żebyśmy mogli puścić w ruch Ojców Franciszkanów. Yeah.
żebyśmy weszli na plac przed bazylikę, żebyśmy zwolnili miejsce na 3 dni. Ewangelii według świętego Mateusza czytamy, albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Może każdy z nas ma takie swoje 3 dni. 3 dni, kiedy musi umrzeć dla czegoś i doświadczyć cudu narodzin na nowo. 3 dni, kiedy przychodzi z ciemności do światła. Kiedyś będzie taki moment, że to przejście będzie ostateczne do życia, które już się nie kończy. Kiedyś usłyszymy tak jak Jonasz: stań. To będzie słowo, które zbudzi nas do życia wiecznego. Teraz jesteśmy wezwani, aby przeżyć nasze 3 dni w tegorocznym Wielkim Poście. 3 dni, kiedy spotkamy się z łaską nowego początku. Teraz jeszcze raz usłyszmy: stań i żyjmy na nowo. Panie Jezu, daj nam umierać dla grzechu i rodzić się do życia w łasce. Przyszli teraz przedstawiciele Królowa Posłowskiego.